Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku. Dziś Szwecja, Norwegia, historia pewnej kontroli granicznej i przepiękne skandynawskie zachody słońca ciągnące się latem godzinami. Zapraszam serdecznie do oglądania, jak i zostawienia swojej opinii w komentarzu. Dobra, można się na chwilę zgasić. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy oglądający, jesteśmy w Szwecji. Jest, nie wiem, która jest. Po 10 będzie? Dobrze wam powiem. Jest 11.40. Zajechaliśmy już kawałek. Myślę, że okolice 15.20, 15.30 będę na miejscu. Taka sytuacja, tylko idziemy na stację do toalety. Ocie panie w mordę, ale się kolejka zrobiła do kibla. Tylko jeden kibel jest. No więc tak, koło 15.30 myślę na spokojnie będziemy na miejscu. To zrzucamy. I potem kierunek Oslo. Do Oslo, z tego co widziałem, mam 6,5 godziny jazdy. Więc Oslo jutro rano jest bardzo realne. Tymczasem... Hoppa! Tymczasem zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek. Pyk! Z Helsingborga do Sztokholmu i dalej wzdłuż wybrzeża biegnie trasa E4. Szwedzi nie mają dodatkowych oznaczeń dla autostrad, poza znakiem oznaczającym początek i koniec odcinka autostrady. Nazwa drogi E4 pochodzi ze starego systemu oznaczeń dróg europejskich, gdzie przed 1992 rokiem trasa ta biegła z Lizbony z Portugalii aż do Helsinek w Finlandii. Po 1992 roku trasa E4 weszła w ciąg trasy E55 ze Szwecji do miejscowości Kalamaty w Grecji. Na wniosek Szwecji i Norwegii szwedzki odcinek pozostawiono pod nazwą E4, gdyż koszta zmiany odznaczeń na odcinku 1590 km byłyby po prostu zbyt duże. Halo, dzień dobry bardzo. Słuchajcie, witam Was ponownie. 17. O godzinie 16.05 byłem na miejscu. Towar rozładowany. Na bramie co prawda mieliśmy, że do 15, ale goście mówi, że nie, że tam robią dłużej. Rozładowaliśmy paletę szwedzką, teraz jedziemy na Norwegię. Nawigacja pokazuje mi, że będę o pierwszej. Myślę, że Norwegię zrzucę gdzieś względnie do godziny 10-11 rano. No i będę wtedy już wracał prawdopodobnie na dół, na kontynent. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie muszę się stąd wydostać, stanąć sobie, odgrzać moją mrożonkę, paeję, którą kupiłem 2 dni temu. Już się dawno zdążyła w lodówce rozmrozić. Dobrze by było ją dzisiaj zjeść. Jako że dostawę miałem na północ od Sztokholmu, w stronę Norwegii udałem się trasą E20 w stronę Örebro, następnie E18 i landem numer 47, a następnie 44 przebiłem się do trasy E6, prowadzącej do granicy z Norwegią. Jadąc w kierunku północnym, praktycznie cały czas na horyzoncie towarzyszył mi taki widok. Dni polarne przebijają się na niebie, a my możemy się zachwycać piękną łuną światła do późnych godzin nocnych. Halo, halo, raporcik sytuacyjny. Mamy jakieś 86-7 km do autostrady. Teraz się pchamy landem już w stronę tej autostrady, która idzie z nie wiem jak to się wymawia, absolutnie. Malmo po polsku. Polak, Janusz, przeczytaliby to Malmo po prostu. Do Oslo, na Norwegię. Tam potem będzie też niecała stówka do granicy. I tak się zastanawiam, że to będzie, będę tam koło północy na granicy i może bym dzisiaj sobie odbił tą tę jedynkę, tę dwójkę. W sumie to jest ta dwójka.
bo wystarczy, że pójdę do celników i ją odbiję, mogę jechać na rozładunek, bo oni tam będą sobie to odprawiać na rozładunku. No i zobaczę, jak będzie z moją energią, bo jak będzie dobrze z energią, to fajnie by było dzisiaj Oslo minąć w nocy, bo w nocy nie ma korków. A Oslo nie należy do mało ruchliwych w godzinach szczytu, więc trzymajcie kciuki, żebym wytrzymał i jakoś to gdzieś może łyknął. Zobaczymy. Towar odprawiony został jednak na granicy, a my mijamy rentgen, to coś po lewej, z którym mam wesołą historię. Zjeżdżając do domu na święta w zeszłym roku, miałem właśnie jako ostatni ładunek do Oslo. Zaproszono mnie na rentgen, pan grzecznie zapytał, czy mam jakiś tytoń lub alkohol, a ja odpowiedziałem, że mam dwa wina i dwie butelki alkoholu około 20%, a jakieś nalewki dla rodziny na święta. Postałem sobie na mrozie, panowie poszli zrobić swoje, po czym gdy wrócili, niemalże rozkazującym głosem kazali mi wyjmować wszystko z półki nad kabiną. W tym momencie już ciężko było mi powstrzymać się od śmiechu, bo zdałem sobie sprawę, o co chodzi. Zacząłem na fotel zdejmować ubrania, a celnik tylko bardziej zaczął się denerwować i powiedział, że dobrze wiem, o co mu chodzi i to nie są ubrania. Ja dokopawszy się w końcu do tego szkła, którego tak ciekawiło, zacząłem wyjmować na dół. Butelkę oliwy z oliwek, butelkę oleju balsamicznego, kolejna oliwa i kolejna. Gdy miałem wyjąć trzy kolejne, ten kręcąc głową i śmiejąc się już z samego siebie, kazał mi to wszystko zapakować na górę i jechać dalej. Natomiast mina, gdy zacząłem zdejmować ten alkohol, to coś, co zapamiętam na długo. A czy wy mieliście kiedyś jakieś dziwne lub wesołe kontrole? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Wjechaliśmy do Norwegii. Jest godzina pierwsza w nocy. Nieźle. Pierwsza w nocy, ja mam 157 do celu. Widziałem, że mam mniej więcej 145 na parking, na którym chcę sobie w nocy stanąć. Więc powinienem być na jakąś drugą 30. I myślę, że na drugą 30 sobie zajadę. Pójdę sobie spać, powiedzmy tam do tej 10 rano. Potem pojadę, żeby to o 11 zrzucić, bo dlaczego tak? Dlatego, że potencjalnie mogę mieć z Göteborga promo 16.30 i muszę tak sobie rozłożyć rozładunek, żeby po rozładunku na ten prom zdążyć zjechać. To jest bardzo ważne, bo następny prom jest chyba dopiero po 20. A tak o 20 to ja będę już w Danii, będę mógł ewentualnie jechać do Niemiec, jeżeli zdecydują się tak spedytorzy, że mam jechać po coś. Więc mając jakąś tam wiedzę na temat tego, jak to się odbywa już, muszę sobie to rozplanować, żeby to miało ręce i nogi. Może wstanę sobie nawet o 9. Zobaczymy. Aparat mi zdechł prawie całkowicie. Zostało mi 18 km. Idę spać. Bo najwyższa pora położyć się spać, jest 2.30. Tak jak powiedziałem, 8 godzin sobie pośpię, jutro jedziemy to zrzucić. I zobaczymy, co się będzie działo później. Nie mam pojęcia. Czas pokaże. Tymczasem na dzisiaj to tyle. Intensywnie było, aczkolwiek nudno, no bo chciałem jak najszybciej tu zajechać, żeby się nie przeciągnąć. Teraz trzeba odpocząć. I miejmy nadzieję, że wpadnie coś ciekawego na weekend. Tak wygląda życie czasami za kółkiem. Się dużo jeździ, mało zwiedza.
i tak dalej. W końcu dzisiaj sobie odgrzałem Pompeję. Zapomniałem tego nagrać w ogóle, bo to było tak na szybko, po rozładunku pierwszym. Ale udało mi się ją w końcu zjeść, bo się rozmrażała już 2 dni. Wyjeżdżamy właśnie z lotniska. Okazało się, że ta firma, do której mam dostawę, można do niej dojechać bezpośrednio, ale tylko jako gość. Z dostawami musimy się przebić przez płytę lotniska. Co za tym idzie, wyrobić sobie przepustkę, przejść kontrolę, ale nie fajnie, nie lubię. Dlaczego nie lubię? Dlatego, że lubią sprawdzać sobie elektronikę i tak dalej. No ja tej elektroniki mam dużo generalnie. W każdym razie, zrzucone, godzina 12:20, zeszło trochę dłużej niż myślałem, ale podobno jest jakiś załadunek dla mnie. Nie wiem, czekam na wieści ode mnie z biura, tymczasem wyjeżdżam z lotniska, bo no tu raczej nie załaduję, więc kieruję się do wyjazdu, do jakiejś trasy wyjazdowej z lotniska. No i czekamy na wiadomości. Czekamy na wiadomości, zobaczymy, co tam dzień przyniesie. No dzisiaj już jest czwartek, więc nie wiem, co bym musiał załadować, żeby to mieć na jutro. Jakieś krótkie Niemcy. Jedynie. Nie. Moja mina, gdy dowiedziałem się, iż załadunek mam dopiero następnego dnia, nie wyglądała tak źle. Z racji tego poszedłem od razu odsypiać, a po południu, gdy wstałem, już nic nie nagrywałem. Na dalsze moje przygody zapraszam już w ten czwartek.